Państwa. Na wstępie chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie mnie tutaj na Widarwina. Ja będę przedstawiał bardziej, wrócę powiedzmy sobie szczerze do biologii, bardziej ściśle. I chciałbym przedstawić właśnie analizę genomów jako narzędzie do poznawania ewolucji. A więc będzie tu mowa o ewolucji, ponieważ to są dni Darwina, o genomach i o możliwościach, jakie w tej chwili są dla ich badania oraz konkretnie o rodzaju brassica, czyli rodzaju, do którego zalicza się na przykład kapusta, rzepak i rzepak, więc generalnie o roślinach. Najpierw chciałbym właśnie przedstawić mechanizmy ewolucji. Tutaj się bardziej chciałbym na tym skupić. Z poprzednich wykładów o tym, że cały czas duża liczba osób właściwie, można powiedzieć, odrzuca ewolucję. I tym bardziej warto się skupić na tym, jak ta ewolucja działa i jakie są jej mechanizmy. Następnie chciałbym tylko przedstawić właśnie rodzaj brassica, a następnie przejdę do omawiania metod analizy genomów w połączeniu z zagadnieniami ewolucji gatunków rodzaju brassica. Jeśli chodzi w ogóle o zagadnienia ewolucji, to już z samego początku są one bardzo mocno związane z kwestią dziedziczenia. Mimo że Darwin, kiedy formułował swoją teorię, nie był jeszcze świadom wielu faktów z tej dziedziny, jednak jak gdyby te dwie dziedziny w gruncie rzeczy się splatają. I tutaj można powiedzieć, że dziedziczenie jest właściwie takim podstawowym warunkiem ewolucji. Dziedziczenie, czyli przekazywanie przez organizm pierwotny organizmom potomnym informacji o planie budowy. Tutaj niewątpliwie są zasługi Mendla i dwa prawa, które on sformułował, czyli segregowanie, które występuje podczas tworzenia gamet, to jest pierwsze prawo, i kolejne o niezależnej segregacji dwóch cech. Następnie te prace właściwie zostały w jakiś sposób zapomniane i dopiero dużo później kolejni badacze jak gdyby na nowo odkryli te prawa Mendla, a następnie także poszerzyli je tutaj z zasługi Wolgana, który także badał sprzężenie cech, które leżą na jednym chromosomie. Ogólnie można powiedzieć, że w tej chwili nasza znajomość w ogóle dziedziczenia i wszystkich mechanizmów z tym związanych jest naprawdę dużo, dużo większa niż w momencie, kiedy formułowano podstawowe prawa genetyki. I w tej chwili analiza chromosomów czy genów jest już bardzo, bardzo zaawansowanym, możliwa w bardzo zaawansowanym stopniu. Tutaj na tym rysunku właśnie widać, jaki wgląd można mieć właśnie w chromosomy. To jest zdjęcie takich chromosomów. Znane są też po prostu wszystkie mechanizmy, jeśli chodzi o strukturę genów, o ich ekspresję, czyli zamianę genów na fenotyp, czyli na to, jak organizmy funkcjonują, jak wyglądają, jaką mają strukturę. Drugim takim, oprócz dziedziczności, warunkiem ewolucji jest zmienność. Zmienność w danej populacji, w danej grupie organizmów. Można powiedzieć, że informacja, która jest przekazywana na zasadzie dziedziczności,
nie jest zawsze idealna, tylko można powiedzieć, że pod wpływem różnych mechanizmów ulega z czasem pewnym zmianom. I w badanych populacjach wytwarza się właśnie omawiana zmienność. Jest może być ona obserwowana na poziomie genotypu, czyli materiału genetycznego zawartego w komórkach, ale także może być widoczna już na poziomie fenotypu, czyli po prostu można ją obserwować wśród organizmów. Taką istotną rzeczą, jeśli chodzi o w ogóle rozumienie teorii ewolucji, jest stwierdzenie, że zmianom tym nie ulegają pojedyncze organizmy, tylko częstość określonych genów, określonych cech organizmów. Oraz, że te zmiany następują bardzo stopniowo i zwłaszcza jak przyrównamy to do skali naszego życia. To jest czasami dosyć duże nieporozumienie, że różne osoby mniej związane z biologią jak gdyby ekstrapolują kwestie zmian ewolucyjnych do krótszych okresów, które tutaj jakby nie mają takiego odniesienia. Więc ogólnie można powiedzieć, że ewolucja dotyczy całych populacji oraz pól genów w tych populacjach. Oczywiście istotną rzeczą jest źródło zmienności, czyli skąd w ogóle te różnice w materiale genetycznym się biorą. I tutaj można stwierdzić, że taką dosyć podstawową rolę mają rozmaite zmiany w strukturze chromosomów. Mówię tutaj o takich większych zmianach, ponieważ tutaj przedstawiłem na tym slajdzie rozmaite rodzaje takich zmian. To może być tak zwana polipoidyzacja, czyli powielenie całego zestawu chromosomów, albo też rozmaite zmiany w obrębie pojedynczych chromosomów. Z czego tutaj na przykład takie zmiany jak translokacja, czyli przeniesienie fragmentu z jednego chromosomu na drugi, czy w wyniku tego powielenie jakiegoś fragmentu kilka razy w genomie, to są takie podstawowe mechanizmy. I tutaj jakby takim głównym efektem tych mechanizmów jest właśnie to, że geny ulegają duplikacji, czyli powieleniu. I dalej jak gdyby te powielone geny w genomie ewoluują, można powiedzieć, już niezależnie. Jeśli chodzi jeszcze o kwestie takich pojęć podstawowych, jeśli chodzi o warianty genów, które znajdują się w genomie w jednym miejscu, to określa się to jako alele. I istotą ewolucji jest zmiana właśnie częstości występowania takich aleli w całej populacji. Pewne warianty ulegają eliminacji, natomiast inne rozprzestrzeniają się w kolejnych pokoleniach osobników. I jak już wspomniałem wcześniej, całe chromosomy mogą też ulegać powieleniu właśnie przez polipoidyzację albo przez duplikację fragmentów czy translokację. I wówczas te loci jak gdyby powielają się, więc jakby tych wtedy jakby sytuacja się o tyle zmienia, że te nadmiarowe, można powiedzieć, geny można łatwiej eliminować. I to nie wpływa jakoś drastycznie na dany organizm. Czyli nie ma skutków letalnych.
Drugim takim źródłem zmienności są mutacje bardziej takie dyskretne, które dotyczą pojedynczych genów i są to zmiany niewielkie w strukturze DNA. Mogą to być substytucje, czyli zamiany jednych zasad w DNA na inne. Mogą być to też insercje, czyli jakby wmontowanie dodatkowych zasad w jednej czy większej ilości w dany gen, czy też jakieś ubytki, a więc delecje jakichś fragmentów. I tego rodzaju mutacje następują dosyć w stałym tempie i są to spontaniczne mutacje, czyli właściwie jest to, można powiedzieć, nieodłączna cecha życia. Mutacje te również przyczyniają się oczywiście do pojawiania się zmienności. Kolejnym jeszcze źródłem zmienności jest zjawisko rekombinacji, czyli w tym wypadku nie dochodzi do pojawienia się nowego wariantu, na przykład genu, a jedynie poprzez krzyżowanie i kolejne pokolenia, które powstają. W trakcie tego powstawania to następuje połączenie się nowych kombinacji genów. Czyli że część genów pochodzi od ojca, część od matki, od dwóch organizmów rodzicielskich. I ta nowa kombinacja stanowi nową jakość, ale na poziomie fenotypu. Wynika to z tego, że wszystkie geny też bardzo ściśle współpracują i współdziałają ze sobą. Jest to właśnie taka siatka połączeń, którą właściwie przez cały czas biologowie próbują rozwikłać i jakoś poznać. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o ciągu dalszym, można powiedzieć, ponieważ jakby dziedziczenie, zmienność to jest niezbędne do ewolucji, ale muszą być jeszcze siły, które tę ewolucję w jakiś sposób napędzają. W myśl prawa Hartwiga-Weinberga z 1908 roku, jeżeli spełnione są trzy warunki, czyli losowe krzyżowanie, brak mutacji i duża liczebność populacji, to częstość występowania genów w populacji jest stała. To znaczy, że można powiedzieć, że populacja dąży do tego, żeby zachowywać równowagę. Można też powiedzieć, że w populacji się kumulują różne zmiany, właśnie zmienność, ale nie ma jeszcze tej ukierunkowanej ewolucji. Dlaczego więc ewolucja w ogóle zachodzi? Są tutaj właśnie różne kolejne mechanizmy. Jeśli chodzi o małe populacje, to dosyć istotnym jest dryf genetyczny, który w gruncie rzeczy polega na tym, że właśnie ta mała liczebność populacji powoduje, że pewne geny, pewne warianty zostają w kolejnych pokoleniach po prostu przez przypadek. Nie ma tu właśnie takiego ukierunkowania, tylko jakby czynnikiem właśnie jest to, że po prostu jest ta mała populacja. Tutaj to jest zobrazowane właśnie na tych wykresach. To jest częstość występowania wariantów w kolejnych pokoleniach i tutaj na dole to jest właśnie większa populacja, a tutaj u góry to jest populacja bardzo mała. Widać, że w tej małej populacji po prostu część wariantów po prostu znika. Zostają tylko bardzo wybrane, natomiast tutaj w tej większej większość pozostaje jakby i cały czas jest przenoszona w następne pokolenia. Tak jak mówiłem, to dotyczy małych populacji. Natomiast w dużych populacjach
Oczywiście też musi być jakaś siła, która tą ewolucję powoduje. I tutaj tą siłą jest dobór naturalny. Dobór naturalny to jest selekcja osobników lub genów w ramach danej populacji. Krzyżowanie w populacji nie jest całkowicie losowe i są po prostu, obserwuje się pewne preferencje dla pewnych genotypów. Ogólnie można powiedzieć, że wybierane są genotypy lepiej przystosowane do życia w określonym środowisku. Z czego to wynika? W gruncie rzeczy jest to efektem tego, że środowisko ogranicza daną populację, a więc istnieją ograniczone zasoby i w związku z tym organizmy po prostu konkurują o te zasoby. Każdy organizm posiada jakiś zespół cech, który można określić jako pewną wartość przystosowawczą, mierzoną zdolnością do przeżycia i wydania na świat potomstwa, zwłaszcza to drugie jest tutaj istotne. I tak jedne cechy są w danych warunkach bardziej korzystne dla powielenia własnych genów, a z kolei inne mniej. Również na poziomie samych genów, pewne warianty genów, czy pewne kombinacje genów są bardziej korzystne dla reprodukcji organizmu, a inne mniej. Właściwie ostatecznym kryterium selekcji jest przydatność danej cechy dla reprodukcji danego organizmu, bo tylko wtedy ten zestaw genów można przekazać do kolejnych pokoleń. Ten mechanizm powoduje to, że liczebność tych organizmów, które właśnie są lepiej przystosowane do danych warunków, będzie się zwiększać w danej populacji względem tych, które są przystosowane gorzej. I struktura całej tej populacji, tu przypominam, mówimy właśnie o populacjach, ulega sukcesywnej zmianie. Jest to taki proces, który z jednej strony jest ukierunkowany, ale jednocześnie, chociaż to taka jest może trochę sprzeczność, ale jest jednocześnie chaotyczny. A wynika to z tego, że warunki środowiska nie są stałe. Środowiska rozumianego jako właściwie całe otoczenie, to znaczy przyroda ożywiona, nieożywiona, wpływ osobników tego samego gatunku, właściwie wszelkie możliwe interakcje, jakie można sobie wyobrazić. Właśnie z tego powodu kierunki ewolucji również się zmieniają. One są, ale po prostu nie zawsze w tym samym kierunku. No tutaj w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to jest jeszcze raz to samo. Można też ogólnie właśnie powiedzieć, że środowisko jest jakimś takim swego rodzaju rzeźbiarzem, który poprzez dobór naturalny rzeźbi istniejące populacje organizmów. I populacja tutaj w tym układzie dostarcza jakby tych potencjalnych możliwości, tej puli zmienności. Natomiast środowisko wymusza po prostu określoną selekcję w danym momencie i nadaje kierunek działającemu doborowi naturalnemu. Oczywiście to jest też tak, że co zresztą łatwo też zaobserwować chociażby w przypadku człowieka, że często jest, ponieważ środowisko potrafi zmieniać się bardzo szybko, dużo szybciej niż następują procesy ewolucyjne.
Więc wiele na przykład przystosowań u człowieka jest, tak samo jak zresztą i u innych organizmów, jest jak gdyby czasami nieadekwatnych do nowego środowiska. No, tak po prostu jest, tak można powiedzieć. Po prostu zawsze jesteśmy trochę ewolucyjnie z tyłu za zmieniającym się środowiskiem. Wracając do samego zachodzenia ewolucji, aby w ogóle ewolucja postępowała w jakimś kierunku, to i żeby się zaczęły ukierunkowane zmiany, konieczne jest to, aby przez jakiś czas populacja, która ewoluuje, była odizolowana od reszty populacji, znaczy żeby wyodrębniła się jakaś część osobników, które zaczynają się różnić od pozostałych. W przeciwnym razie, jeżeli takiego wyodrębnienia nie ma, no to zawsze pojawi się opór wynikający z ponownego krzyżowania się osobników, tych zmienionych z tymi, które nie uległy zmianie. I to, tą barierą może być bariera izolacja przestrzenna, ale oczywiście istnieją też inne rodzaje barier, które mogą oddzielać te subpopulacje. Jeżeli ostatecznie w tym procesie jedna z populacji w sposób trwały straci możliwość krzyżowania się z populacją pierwotną, to nastąpi wtedy wydzielenie się podgrupy, która jest przez biologów uznawana za gatunek. I ten proces określa się jako specjacja. Tutaj przedstawiłem na tym slajdzie rozmaite rodzaje tej specjacji, które różnią się właśnie sposobem wytworzenia tej pierwotnej bariery oraz jak właśnie ta, następnie jak wytwarza się już bariera reprodukcyjna, czyli po prostu jak utracona jest ta możliwość krzyżowania się. No takie podstawowe to są właśnie specjacja allopatryczna, gdzie podstawowym jakby mechanizmem to jest wytworzenie się bariery przestrzennej. Natomiast na przykład w przypadku specjacji sympatycznej tej bariery przestrzennej nie ma. I tutaj to jest akurat przykład, który też pojawi się, można powiedzieć, później, dlatego że właśnie powielenie chromosomów też często prowadzi do wytworzenia się bariery krzyżowania. A więc właśnie te polipoidyzacje, o których mówiłem wcześniej, powielenie może doprowadzić do takich zmian i tym samym prowadzić później do specjacji. Generalnie specjacja to jest bardzo długi i skomplikowany proces, w którym powstają nowe gatunki z już istniejących. I jest to efekt ostateczny współdziałania wszystkich wcześniej opisanych mechanizmów, takich jak dziedziczenie, powstawanie zmienności, dobór naturalny czy selekcja określonych wariantów w obrębie populacji w związku z warunkami środowiska. I czasami także może być specjacja efektem dryfu genetycznego. Można powiedzieć, że właściwie wydzielenie się części populacji jako nowej odmiany czy podgatunku to jest właściwie, czy wreszcie gatunku, to jest właściwie samo sedno ewolucji i podstawowy efekt, który możemy obserwować w naturze jako jej bioróżnorodność. I teraz chciałbym po tym wstępie chciałbym przejść właśnie do omówienia rodzaju brassica. To jest właśnie rzepak. Czyli Brassica napus. Jest tutaj w tym rodzaju dużo gatunków, które mają duże znaczenie gospodarcze, ale są też i dziko żyjące.
takie jak kapusta, rzepa, wiele też rodzajów gorczyc. Ja akurat najbardziej może skupię się na rzepaku. Rzepak jest naturalnym allopolipoidem, to znaczy, że powstał z dwóch gatunków diploidalnych, czyli następuje jakby połączenie pokrewnych zestawów chromosomów. W efekcie rzepak ma 19 chromosomów i no jest to podstawowa, można powiedzieć, roślina oleista w Polsce, tak przy okazji. Przy omawianiu rodzaju brassica warto wspomnieć, że rodzaj ten jest blisko spokrewniony z chwastem, rzodkiewnikiem pospolitym Arabidopsis thaliana, który to chwast był przedmiotem bardzo wielu badań genetycznych jako modelowa roślina dwuliścienna. Rzodkiewnik ma o wiele prostszą budowę, jeśli chodzi o genom. Znaczy, posiada 5 chromosomów, genom jest dużo, wiele mniejszy, no i ma prostszą budowę. W rodzaju brassica, wśród tych właśnie gatunków, o których wcześniej mówiłem, można powiedzieć, że są to gatunki oczywiście blisko spokrewnione i tworzą one tak zwany trójkąt U, od nazwiska uczonego, który to sformułował. Na wierzchołkach tego trójkąta znajdują się gatunki diploidalne, to znaczy takie, które posiadają dwa zestawy chromosomów. Czyli tak zwane 2N. I one są oznaczone jako AA, to jest rzepik, CC to jest kapusta i jeszcze Brassica nigra, jedna z gorczyc, jako BB. Natomiast pomiędzy nimi są właśnie te allopoliploidy, czyli takie gatunki, które powstały z połączenia się tych diploidalnych. I tutaj jest właśnie rzepak, czyli Brassica napus. I także gorczyca i inne, Brassica juncea i carinata. I tutaj są podane liczby chromosomów. Tak jak już mówiłem, Brassica napus ma 19 chromosomów, ponieważ składa się z kapusty, która ma 9 chromosomów i rzepiku, czy rzepy, która ma 10 chromosomów. To są liczby chromosomów, które dotyczą gamet. Natomiast w komórkach, jakby, które nie są gametami, ta liczba jest dwa razy większa. Tutaj chciałbym teraz przedstawić na tym slajdzie jakby w takim ujęciu czasowym, jak rozwijały się odkrycia i rozmaite teorie i metody i techniki molekularne w rozwoju nauk biologicznych. I tak właśnie zaczynając od prac Darwina, kiedy teoria ewolucji powstawała, widać, że właśnie te odkrycia są, tak jak już na początku wspominałem, są jakimś takim połączeniem teorii ewolucji i wiedzy na temat dziedziczenia. I zwłaszcza ta wiedza genetyczna bardzo mocno rozwinęła się na tym przez te lata. Już na początku XX wieku zarówno właśnie, no właśnie wtedy można powiedzieć, że pewne takie podwaliny pod współczesną genetykę powstały i taką klasyczną genetykę.
wtedy jeszcze było to, tak o ile teoria ewolucji powstała właściwie bez jeszcze wiedzy na temat właśnie dziedziczenia, o tyle z kolei klasyczna genetyka powstawała bez wiedzy o materiale genetycznym, który jakby jest nośnikiem tej informacji. I dopiero w latach po II wojnie światowej, dopiero odkrycia Watsona i Cricka pozwoliły na to właśnie, żeby tą strukturę poznać. I wówczas rozwinęły się liczne metody analityczne, takie jak sekwencjonowanie, genotypowanie DNA. W 1983 roku takim dużym przełomem było odkrycie, właściwie wynalezienie reakcji PCR, czyli reakcji łańcuchowej polimerazy, która bardzo przyspieszyła wszelkie badania, ponieważ pozwoliła na to, by namnażać do badania określony fragment DNA. W kolejnych latach rozwijały się rozmaite systemy markerów molekularnych, które też umożliwiły coraz dokładniejsze analizowanie genomów organizmów. I takim ukoronowaniem tego rozwoju jest sekwencjonowanie na dużą skalę, które jest możliwe obecnie. A więc powstały sekwencje, znaczy odkryto sekwencje genomów roślin modelowych, człowieka i następnie także wszystkich właściwie podstawowych gatunków z rodzaju Brassica. A w międzyczasie te metody wykorzystywane do tego, do sekwencjonowania przeszły od tych podstawowych, wynalezionych już w XX wieku do sekwencjonowania nowej generacji i to najpierw jeszcze drugiej generacji, potem trzeciej generacji. Są to coraz doskonalsze metody, więc umożliwiają one porównywanie genomów na dużą skalę, badanie ekspresji genów, także badanie na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu, czyli jakby produktów ekspresji genów. Jeśli chodzi o właśnie metody analityczne do badania genomów, we wcześniejszych latach dominowały metody związane z markerami molekularnymi i mapami genetycznymi. I tutaj właśnie przedstawiłem, można powiedzieć, pewną też popularność różnych metod, która zmieniała się w czasie. Oczywiście to też trochę korelowało z możliwościami technologicznymi. I tak na początku, we wcześniejszych latach, większość metod była oparta na hybrydyzacji, czyli łączeniu się sekwencji o tej samej homologicznych sekwencji ze sobą. Po odkryciu wspomnianej wcześniej metody PCR pojawiły się metody właśnie oparte o tą metodę, takie jak RAPD, AFLP, także mikrosatelity. Natomiast w nowszej historii coraz bardziej dominują metody oparte na sekwencjonowaniu, czyli na określaniu, jak po kolei ułożone są zasady w DNA. I tutaj analiza SNP, czyli zmian pojedynczych nukleotydów, czy po prostu nowe metody sekwencjonowania zaczynają dominować.
Wracając jeszcze do tych wcześniejszych etapów, powstawało bardzo dużo map genetycznych. Mapy genetyczne pozwalają na, można powiedzieć, jakby malowanie chromosomów i analizę ułożenia genów na chromosomach. Przy czym jest to oparte nie o analizę fizyczną, to jak przy sekwencjonowaniu, tylko o zjawisko rekombinacji. To znaczy, że zakłada się, że jeżeli między dwoma jakimiś miejscami w genomie następuje w kolejnych pokoleniach rekombinacja, to można tą jakby ilości tych rekombinantów można przyporządkować w określoną odległość na chromosomy. To znaczy, że jeżeli jest to duża odległość, to tych rekombinacji jest tej części zrekombinowanych osobników jest więcej, natomiast jeżeli jest to odległość mniejsza, to będzie tych rekombinacji mniej. I na tej podstawie jakby właśnie określa się odległości na tych badanych chromosomach. I to była właściwie podstawowa metoda przez długie lata, żeby w ogóle jakoś się zorientować w tym, jak geny są poukładane na chromosomach. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o rodzaj Brassica, też takie analizy były wykonywane. Tutaj to jest taka jedna z pierwszych takich właśnie map w rzepaku. Widać, że w tej chwili też już tutaj nastąpił duży postęp. I także była możliwość przez zastosowanie innych markerów, czyli tych znaczników, które tutaj na tych chromosomach są opisane. Nastąpiła możliwość też porównywania, jak wygląda genom na przykład rzepaku w porównaniu do rośliny modelowej. I tutaj jest to bardzo ładnie pokazane, ponieważ tymi kolorami są zaznaczone poszczególne chromosomy Arabidopsis thaliana, które po prostu pewne fragmenty tych chromosomów można jakby odnaleźć pewne podobieństwo do fragmentów chromosomów rzepaku. Można nawet zauważyć, że powiedzmy chromosom C1 Arabidopsis pojawia się na chromosomie N2, ale pojawia się też kawałek na chromosomie N13, N7, N16, czyli widać w praktyce i jak gdyby naocznie można zobaczyć wspomniane wcześniej duplikacje, że pewne fragmenty chromosomów są powielone i występują w genomie tym polipoidalnym wiele razy. I to ma ogromne znaczenie dla ewolucji. Na podstawie analizy właśnie genomów można wnioskować także o w ogóle jakby historię ewolucji tego rodzaju. I wśród badaczy genomu właśnie rodzaju Brassica panuje przekonanie, że gatunki te pochodzą od heksaploidalnego przodka. To jest taki jakby schemat obrazujący cały model ewolucji Brassica. No jest to oczywiście fragment jakby większej całości, a więc całego obrazu ewolucji czy drzewa takiego filogenetycznego roślin. Tutaj są dwuliścienne, a tutaj są też jednoliścienne. I właśnie w wyniku mapowania genetycznego
zaobserwowano tą wspomnianą kolinearność pewnych fragmentów chromosomów i powtarzalne ułożenie genów przynajmniej w trzech kopiach. Znaczy, to jest najbardziej taki zaznaczający się motyw, że właśnie u tych gatunków Brassica, zaznaczam u gatunków diploidalnych, czyli tych prostszych, na tym trójkącie one były na tych wierzchołkach. Więc one już są zduplikowane i to w znaczny sposób. I tam właśnie obserwowano przynajmniej trzy kopie wielu różnych fragmentów pochodzących na przykład z Arabidopsis thaliana. I przypuszcza się, że ta ewolucja wyglądała w ten sposób, że następowały etapy właśnie triplikacji, czy powielenia tego genomu. A po tych etapach następował z kolei etap ponownej diploidyzacji. Wynika to z tego, że w przypadku potrojenia całego genomu, czyli poliploidyzacji, mogą następować rozmaite zaburzenia podczas podziału komórkowego. I w związku z tymi zaburzeniami następuje właśnie dużo takich chromosomowych mutacji, zaburzeń, których efektem są właśnie translokacje pewnych fragmentów, eliminacje pewnych genów. I jest to taki bardzo burzliwy etap, który prowadzi to także do specjacji i do rozdzielania się tych linii na poszczególne gatunki. Dopiero i tutaj właśnie na tym schemacie widać, że po tym potrojeniu następnie właśnie był ten etap diploidyzacji i rozdzielania się gatunków. No i to doprowadziło do powstania tych trzech podstawowych gatunków. Natomiast jeśli chodzi o rzepak i te pozostałe gatunki, które są połączeniami tych diploidalnych genomów, to nastąpiło dużo później i określa się to nawet, to było mniej więcej około 10 tysięcy lat temu. I poprzez po prostu połączenie się tych spokrewnionych już mocno genomów. Jak wspominałem, o ile wcześniej te wszystkie wnioski były formułowane na podstawie analizy map genetycznych, analizy tych kolinearności i powtarzalności różnych fragmentów chromosomów. Kolejne jakby technologiczne przełomy powodowały, że te metody się ulepszały i w tej chwili taką główną metodą analityczną jest sekwencjonowanie DNA, czyli poznawanie sekwencji par zasad w DNA. Czyli jesteśmy już w tym momencie jakby na tym najbardziej podstawowym poziomie. Oczywiście sekwencjonowanie też nie od razu było tak wydajne. Początkowo to była metoda jeszcze z 1975 roku, która pozwalała sekwencjonować raczej niewielkie fragmenty DNA, ewentualnie pojedyncze geny. Początkowo ona była zupełnie manualna, można powiedzieć, to znaczy robiło się takie żele i się po prostu odczytywało prążki na tych żelach, ale od tego czasu technika też posunęła się do przodu i w tej chwili jest to także metoda zautomatyzowana.
ale też już można powiedzieć właściwie wychodząca z użycia, ponieważ pojawiły się jeszcze nowsze metody sekwencjonowania, a przede wszystkim też dużo tańsze i dużo bardziej wydajne. Tak zwane sekwencjonowanie następnej generacji, Next Generation Sequencing. I tutaj jest dużo rozmaitych metod, dużo różnych firm, które te metody rozwijają. I są to metody o ogromnej przepustowości, które pozwalają na sekwencjonowanie całych genomów w miarę rozsądnym czasie. Taką podstawową tutaj firmą, która zdominowała rynek sekwencjonowania, jest Illumina, która właśnie wchłonęła wcześniejszą firmę Solexa, która rozwinęła tą technologię. Oczywiście technologia rozwija się dalej i pojawiają się już kolejne metody, tak zwane trzeciej generacji, które mają tą zaletę, że pozwalają na odczyty bardzo długich fragmentów DNA i pozwalają także na odczyt pojedynczej cząsteczki. Te wcześniejsze metody są oparte na sekwencjonowaniu bardzo wielu cząsteczek przy bardzo dużej przepustowości i w związku z tym jak gdyby tą sekwencję ostateczną ustala się poprzez złożenie tych wszystkich małych fragmentów sekwencji i jakby na zasadzie takiej, że po prostu określa się w jakiś sposób statystycznie, że która sekwencja pasuje do której i taką konsensusową sekwencję się ostatecznie ustala. Natomiast tutaj w tych metodach trzeciej generacji możliwe jest już po prostu sekwencjonowanie faktycznie istniejącej pojedynczej cząsteczki, długiej, więc tutaj jest to też duży postęp, co oczywiście przekłada się też na to, żeby wiarygodność tej metody i dokładność tej metody jest dużo, dużo większa. Tutaj takie podstawowe dwie technologie to jest nanopore sequencing, czyli to jest takie sekwencjonowanie w membranie, przez którą jakby ta cząsteczka przechodzi i jest w tym czasie sekwencjonowana. I druga to jest Pacific Biosciences. Też jest to cząsteczka, która przechodzi w takich cels, to się określa, w takich komórkach jak gdyby jest to zachodzi to sekwencjonowanie. W wyniku tego rozwoju tych wszystkich metod, o ile pierwsze właściwie takie projekty sekwencjonowania organizmów, takie właśnie jak sekwencjonowanie ludzkiego genomu, czy sekwencjonowanie genomu Arabidopsis thaliana, tutaj w latach widać od 1990 do 2000 roku trwała w sumie ten projekt, czyli 10 lat. A jak wspominałem, genom Arabidopsis thaliana nie jest jakimś dużym genomem w porównaniu. Jednak w tym czasie po prostu ta technologia była dużo, dużo słabsza i właśnie wymagało to bardzo dużego nakładu środków i sił. Natomiast w tej chwili te nowe metody pozwalają na sekwencjonowanie w bardzo krótkim czasie, dużo taniej, w związku z czym możliwe jest sekwencjonowanie już nie po prostu jakiegoś jednego materiału, tylko właściwie wielu rozmaitych genotypów naraz. I tutaj jest taka przykładowa wynik takiego sekwencjonowania na przykład Brassica napus rzepaku. Tutaj to się przedstawia w takim kołowym układzie, czyli tutaj to są poszczególne chromosomy.
I tutaj też, przy czym to jest jakby ta część genomu tego A, a tutaj jest część genomu C. Czyli to pochodzi od kapusty, a to pochodzi od rzepiku. Ponieważ te genomy są bardzo podobne do siebie, ponieważ mają wspólnych przodków, to właśnie w takim graficznym układzie można dosyć łatwo wtedy pokazać, jakby które fragmenty pasują do których, można tak powiedzieć. Czyli które są, mają podobieństwa w budowie. I tutaj na tym slajdzie też chciałbym pokazać, że właśnie poprzez to sekwencjonowanie wykazano, jak bardzo ten genom rzepaku jest zduplikowany. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko te ostatnie potrojenie, ostatnie to znaczy, to jest całkiem sporo milionów lat temu, ale ogólnie, znaczy jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze wcześniejsze przypadki poliploidyzacji, ponieważ z tej struktury ogólnie można wnioskować o tym, że takie właśnie wcześniejsze powielenia następowały, to w sumie można wykryć 72, znaczy, że genom jest jakby 72 razy zduplikowany, czyli 72 razy występuje w nim jakby to samo. Oczywiście to jest to samo, tylko tak w cudzysłowie, ponieważ w czasie ewolucji, podczas kiedy działa, kiedy następują mutacje w genach, kiedy pewne geny są eliminowane i działa dobór naturalny, no jakby te regiony nie są idealnie takie same, one są tylko podobne. Tutaj jest też, na tym slajdzie też chciałbym pokazać, że ta ewolucja oczywiście się nie zatrzymała, ona cały czas następuje, ponieważ to jest akurat właśnie, dotyczy genomu rzepaku. W przypadku rzepaku ta jakby poliploidyzacja, czyli to powielenie, nastąpiło bardzo niedawno. W tym wypadku to nie jest powielenie na zasadzie jakby dwóch takich samych genomów, tylko właśnie jest to połączenie się dwóch genomów bardzo do siebie podobnych, czyli A i C. I taka sytuacja powoduje, że te genomy są jeszcze bardziej niestabilne, czyli one właściwie w tej chwili właśnie, można powiedzieć, podlegają bardzo intensywnej ewolucji właśnie. I to widać w tym, że właśnie następują bardzo, można obserwować bardzo wiele jakby elementów, które są wymieniane, czyli przenoszone między genomem A a C. I w jednym genomie występują właśnie w formie zduplikowanej, a w drugim z kolei na przykład są eliminowane. Można ogólnie powiedzieć, że to jest po prostu taka bardzo dynamiczna sytuacja w tej chwili. I tutaj jest taki, już na koniec, taki ogólny, szerszy kontekst, takie można powiedzieć trochę podsumowanie właśnie tych wszystkich wydarzeń ewolucyjnych. Pewne zdarzenia, takie powielenia chromosomów następowały już wcześniej. Tutaj właśnie jest skala też w milionach lat, kiedy to następowało. I to są już takie dobrze udokumentowane właśnie zdarzenia powielenia całego zestawu chromosomów. W międzyczasie następowały rozdzielenia się linii na różne takie klady. No i tutaj już bliżej, jeśli chodzi już o samą właśnie rodzinę kapustowatych, też nastąpiło te wcześniej już opisane podział na różne linie. I jest to właśnie, następują zarówno, właśnie następuje zarówno specjacja, czyli rozdział na różne gatunki,
jak i także kolejne polipoidyzacje, czyli powielenia. Tutaj te właśnie te symbole oznaczają kolejne polipoidyzacje, które są zarówno właśnie w tej linii, gdzie występuje gatunki brassica, jak i też i w pozostałych kapustowatych też taka sytuacja zachodzi. W ogóle właśnie takim wnioskiem też jest to, że te zjawiska polipoidyzacji, powielenia, a następnie jakby takiego uporządkowywania, które się też tego genomu, który się kończy w efekcie wytwarzaniem nowych gatunków specjacją, czy rozdzielaniem linii, że to jest dosyć powszechny mechanizm w ogóle ewolucyjny. No i tak podsumowując, można powiedzieć, że ten rozwój technik biologii molekularnej i nowe metody sekwencjonowania pozwalają na naprawdę niespotykany jak dotąd wgląd w strukturę genomów. A to z kolei przekłada się także na badanie ich ewolucyjnej historii. Te wszystkie nowe metody zarówno potwierdzają, jak także uzupełniają, rozwijają ewolucyjną teorię Darwina. Natomiast genomy z rodzaju brassica stanowią bardzo dobry materiał do badania ewolucji. Właśnie dlatego, że występuje tam dużo w miarę niedawnych polipoidyzacji, których efektem jest odkrywana teraz tymi nowymi metodami mozaikowa struktura i występowanie genów w wielu kopiach i także bardzo intensywna obecnie zachodząca ewolucja. Dziękuję za uwagę.